www.radiopryzmat.pl. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Dobry wieczór. Słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Słuchacie programu Poza rządem, programu o organizacjach pozarządowych. Poznamy dzisiaj, porozmawiamy o stowarzyszeniu Sursum Corda. Dla tych, którzy słuchali pierwszej audycji Poza rządem w tym roku, od razu donoszę, że wypełniam swoją obietnicę. To znaczy, moim planem na ten rok są spotkania z organizacjami spoza Krakowa. Oczywiście są to raczej nie spotkania w samym studiu, tylko głównie będą to spotkania telefoniczne. Mimo wszystko bardzo się cieszę, że udało mi się doprowadzić do takiej audycji i właśnie z tą organizacją. Jest to organizacja z Nowego Sącza, Stowarzyszenie Sursum Corda, czyli W Górę Serca. Stowarzyszenie, które gdzieś tam często mi się przejawiało, czy to na portalu społecznościowym, czy gdzieś na wydarzeniach, na przykład na targach dobroczynności ostatnio, ale nigdy nie miałam okazji bliżej poznać członków stowarzyszenia i porozmawiać o działalności. Dlatego cieszę się, że udało mi się porozmawiać z prezesem zarządu stowarzyszenia Sursum Corda, z panem Marcinem Kałużnym. Podczas tej rozmowy, oprócz poznania misji, celów stowarzyszenia i sposobów działania, udało nam się też poruszyć kilka ważnych spraw dotyczących całego sektora trzeciego. Dla mnie ta rozmowa była bardzo ciekawa, taka otwierająca. Wiele miejsca poświęciliśmy wolontariatowi. Dlatego zapraszam Was serdecznie, żebyście z nami zostali przez tą całą godzinę. Audycja będzie wyglądać w ten sposób, że będzie podzielona moja rozmowa telefoniczna z panem Marcinem Kałużnym. Mam nadzieję, że specyfika rozmowy przez telefon nie będzie Was bardzo drażnić. Marcin Kałużny, Stowarzyszenie Sursum Corda. Czym się zajmuje stowarzyszenie? Jakie są cele, które leżą u podstaw całego działania stowarzyszenia? Naszą podstawową misją jest stworzenie warunków do tego, żeby ludzie sobie mądrze i skutecznie chcieli i mogli pomagać. Widzimy swoją rolę w ten sposób, aby tworzyć warunki sprzyjające ku temu, zarówno realizując różnego rodzaju inicjatywy, programy społeczne, jak i tworząc fizyczną przestrzeń do tego, żeby ta idea mogła się materializować, na przykład prowadząc ten Sądeckie Centrum Wolontariatu. Chcemy spotykać tych, którzy potrzebują pomocy, tej pomocy w różnych obszarach mogą udzielać. A kto tworzy stowarzyszenie? Bo na stronie przeczytałam, że to były osoby, które miały jakieś doświadczenie w działaniu wolontaryjnym i, jak rozumiem, zapragnęły zrobić coś własnego? Historia powstania organizacji to już długi okres czasu. Fizycznie stowarzyszenie istnieje od 17 lat. Zostało zarejestrowane w sądzie, natomiast powstało faktycznie na bazie grupy przyjaciół, osób, które przez 6 lat wcześniej pracowały jako wolontariusze. Nasza przygoda z wolontariatem zaczęła się w duszpasterstwie młodzieżowym przy pysyłku kolejowym w Jedynym Sączu, a później była kontynuowana w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szanie Dolnej, gdzie przez wiele lat jako wolontariusze pojawialiśmy się, działaliśmy się. Później były różne okresy aktywności studenckiej na różnych obszarach. Każdy jakiś kierunek studiów ukończył, no i na koniec, na finale studiów, w większości przypadków to był piąty rok studiów, chcieliśmy, żeby skutecznie i odpowiedzialnie działać. Warto byłoby spróbować powołać do tego podmiot prawny, mieć osobowość prawną. No i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Sursum Corda, a Sursum Corda, wiadomo, właśnie oznacza W Górę Serca. Zawsze zadaję takie pytanie organizacjom, co by chciały zmienić przez swoje działanie w tym świecie, który istnieje? Nasze marzenie to jest takie, żeby ludzie umieli i chcieli sobie wzajemnie pomagać, dostrzegać poprzez swoją wrażliwość potrzeby innych i na nie odpowiadać.
Mamy świadomość, że świat bez zła, bez jakichś, bez bólu, bez chorób, bez nieszczęść nie jest możliwy, natomiast nie marzy nam się taki świat, gdzie pomimo takich trudności, które się obiektywnie pojawiają i pewnie będą pojawiać, umiemy i chcemy na nie reagować, a zawsze jeżeli to robimy wspólnymi siłami, to efekt takiej reakcji jest silniejszy. A trudno jest pomagać, bo pan powiedział, że chcecie jakby pomóc ludziom sobie pomagać, tak? I czy pomaganie z waszym doświadczeniem, widzicie, czy to jest trudne, tak żeby dobrze komuś pomóc? No, to jest bardzo trudne i filozoficzne pytanie, czy trudno jest pomagać. Ja mogę powiedzieć, że pomaganie daje mnóstwo radości, entuzjazmu i przyjemności. Fantastyczne uczucie, kiedy mamy świadomość, że zrobiliśmy coś dobrego, że poświęciliśmy komuś trochę uwagi, że finansowaliśmy na przykład leczenie czy rehabilitację, a być może ukierunkowaliśmy jego decyzję życiową co do na przykład wyboru kierunku kształcenia, bo jako wolontariusz na przykład mógł sprawdzić się w takich innych realiach. Więc to pomaganie ma naprawdę mnóstwo kolorów. Tym pomaganiem jest tak, że to nie jest jeden prosty, czytelny kolor. Ma to swoje różne odcienie. Natomiast zawsze temu towarzyszą bardzo, bardzo pozytywne emocje i odczucia. I ja myślę, że każdy, kto zrobił w swoim życiu coś dobrego, pozytywnego, chociażby drobny, codzienny uczynek, to wie, o czym mówię, że to jest fantastyczne odczucie, kiedy pomagamy. A kiedy jeszcze to pomaganie możemy realizować wspólnie z innymi, możemy się przy okazji wymieniać swoimi zdolnościami, talentami, pomysłami. To naprawdę rusza wielka machina. Nie są możliwe rzeczy, które czasami na początku wydają się mało realne. Kiedy udaje się otrzeć jakieś rozwiązanie systemowe, jeżeli coś nam uda wprowadzić w czyn i zbudować taką działającą, skuteczną ręce na tej sytuacji. W kolejnej części rozmowy usłyszymy o wolontariacie, o tym, dlaczego warto promować wolontariat, korzystać z wolontariuszy, że to nie tylko przywilej czy udogodnienie w codziennej pracy, ale przede wszystkim jest to obowiązek. Posłuchajcie kilka słów o wolontariacie w Stowarzyszeniu Sursum Corda. Nie da się ukryć, że ważnym punktem waszej działalności jest promowanie wolontariatu, przynajmniej na to zwróciłam uwagę, że zachęcacie do podejmowania wolontariatu. Prowadzicie centrum wolontariatu, zgadza się? Z tym wolontariatem w Sursum Corda to jest tak, że sami dorosliśmy się do wolontariatu, rzecz, która nam jest bardzo bliska w związku z tym. To doświadczenie wolontariatu spowodowało, że zdecydowaliśmy się powołać stowarzyszenie, a teraz ten wolontariat jest nam również bliski, bo bywamy w różnych okolicznościach wolontariuszami, ale też mamy przyjemność zarządzać Fundacją Centrum Wolontariatu, które powołaliśmy w 2002 roku. No i siecią szkolnych klubów wolontariatu, które powstają na drzwi podeszwy. Deszczyki ponad 20, które w Małopolsce prowadzimy. Rocznie to jest armia takich ochotników, aktywistów sięgająca 700 do 900 osób. No i dzięki temu nam się bardziej chce chcieć. Z kolei możemy też wiele dobra na zewnątrz czynić, no bo nie jest tak, że wszystko bylibyśmy w stanie zrobić własnymi rękoma i tutaj wsparcie wolontariuszy jest bezcenne. Oni przygotowują różnego rodzaju inicjatywy, realizują je, staramy się swoim doświadczeniem, wiedzą, logistyką pomagać. No i powstaje taki mechanizm wzajemnej synergii, aktywność, entuzjazm młodych w połączeniu z tym, co nasze doświadczenie, wykształcenie też wnoszą. Wydaje mi się, że daje dobre skutki. W wolontariacie widzimy olbrzymi potencjał, widzimy pewne narzędzie do budowania wrażliwości z jednej strony, a z drugiej strony skutecznego pomagania, bo liczy się tak naprawdę każda godzina poświęcona innym. Czy bierzemy udział w akcji sprzątania lasów, czy pomagamy dzieciom w nauce, czy chodzimy poczytać seniorom, którzy mają kłopot ze wzrokiem, czy to jest wolontariat właśnie opiekuńczy, czy to jest wolontariat medyczny, czy to jest wolontariat w kulturze.
zawsze to wnosi coś pozytywnego, dobrego. No i dlatego ta idea wolontariatu z samego początku nas jest obecna, trwa, jest rozwijana, no bo widzimy w tym naprawdę głęboki sens. Według nas wolontariat ma sens. I wydaje nam się, że to jest zawsze w każdym okresie, na każdym etapie, na jakim ktoś jest, jest tutaj okazja, żeby być, no przynajmniej bywać wolontariuszem. I da to się pogodzić. I dowodem tego są nasi wolontariusze, którzy bardzo często godzą pracę, naukę, aktywnością na rzecz innych, bo daje to z jednej strony dużo frajdy, a z kolei też jest okazją do zdobycia niebagatelnych doświadczeń, które potępują w różnych okolicznościach. Jak wielokrotnie się przekonała młodzież, która uczestniczyła w pracy, bardzo często to jest na przykład o wyborze kandydata na określone stanowisko. Kierujecie głównie ten wolontariat, zadania, które się pojawiają dla młodzieży? Na niej się koncentrujecie, czy każdy może się do Was w Nowym Sączu zgłosić, że chce być wolontariuszem? Zgłosić się może każdy, bo w tej chwili realizujemy taki projekt na dobry początek, gdy to jest projekt jest adresowany dla najmłodszych wolontariuszy i dzieci ze szkół podstawowych. I kilka takich szkolnych klubów wolontariatu podstawowych właśnie uruchomiliśmy i zaangażowo wdrażamy. Zapraszamy wszystkich, natomiast realia są takie, że najczęściej do naszych drzwi lub skrzynki mailowej lub telefonu zaglądają ludzie młodzi. Oni najczęściej przychodzą pełni pasji, chęci sprawdzenia się, ale też chęci takiego wprowadzenia swoich ideałów w rzeczywistość, w czyn. I to jest najbardziej liczna grupa osób, z którymi współpracujemy. To jest ten target wiekowy, który jest najmocniej prezentowany. Powiedziałbym, że to jest 90% wolontariuszy, a tak naprawdę kłamałbym, gdybym powiedział wolontariuszy, a nie wolontariuszy. To jest 90% wolontariuszy, z którymi współpracujemy. Z kolei kolejne 90% to są dziewczyny i ta wrażliwość damska jest zdecydowanie powszechniejsza, ale cieszy nas to, że z roku na rok przybywasz panów, chłopaków, którzy się w tę aktywność włączają, wykorzystują często też swoje talenty takie techniczne do tego, aby ta współpraca grupowa, działanie, akcje wybiegały sprawnie, skutecznie, żeby było nie głośno, żeby było fotografowane, opisane, żeby były stworzone wtedy na przykład narzędzia informatyczne, a komputery działały. A skąd pomysły na te działania wolontaryjne? Bo wymienił Pan wiele działań z bardzo różnych obszarów. Czy to są pomysły Państwa, w sensie organizacji, czy wolontariusze przychodzą z własnymi pomysłami? Czy to na przykład seniorzy się zgłaszają, że potrzebowaliby pomocy? Jak to wygląda u Was? No jest tym bardzo różnie. Najczęściej te pomysły wynikają z potrzeby chwili, potrzeby różnych obserwacji i chęci zaradzenia określonym problemom, które wokół dostrzegamy. Bywa tak, że faktycznie ktoś się do nas zgłasza z jakimś dylematem, potrzebą i w tym obszarze aktywność wolontariuszy zaczyna być realizowana, ale bywa też tak, że to młodzi przychodzą z jakimś pomysłem, lub ktoś mówi, że na przykład, nie wiem, zbiera u siebie w szkole nakrętki i co z tym teraz zrobić, tak? I teraz powstaje wyzwanie, jak zagospodarować tę już istniejącą czyjąś aktywność, coś konstruktywnego, dobrego, większego. No i tak na przykład w ubiegłym roku zrodził się projekt Zbierajmy nakrętki, odkręć się na dobro. Nie polegający na tym, że za nakrętki, które wspólnie ze szkołami, ze szkolami nasi wolontariusze zaczęli zbierać, realizujemy dzieci marzenia, a dzieci też są wyjątkowe, bo to podotyczy naszego programu na ratunek chore niepełnosprawne dzieci, którym staramy się spełnić określone marzenia. One są bardzo różne, czasami jest to jakaś wtyczka, jakaś rzecz, a czasami to jest malowanie pokoju, a czasami zwłaszcza przy malutkich dzieciach albo dzieciach wymagających szczególnie intensywnej opieki medycznej habitacyjnej, na przykład wyjazd na wymarzony habitacyjny. Jeszcze do wolontariatu. Z tego,
przynajmniej tak pan brzmi, jakby chętnych do wolontariatu było bardzo dużo. Jak to wygląda? Bo wiemy z wielu raportów, że z tą aktywnością bywa różnie Polaków, jak ogólnie ujmując sprawę. A jak z waszej perspektywy, z waszego, jak to mówi się, podwórka, jak to wygląda? Czy młodzież się garnie, czy jakby dostrzega możliwość z jednej strony rozwoju, ale też doświadczenia czegoś nowego poprzez wolontariat? No faktycznie jest tak, że Polska jest na samym końcu statystyk europejskich, jeśli chodzi o aktywność obywatelską, aktywność w wolontariacie i niestety tutaj to jest pole olbrzymiego wstydu względem innych krajów europejskich. Mamy mnóstwo do nadgonienia w tym obszarze. Natomiast ja powiem tak, no, my nie narzekamy na brak ilości chętnych, na brak zwłaszcza młodzieży chcących się angażować, ale być może to wynika też z tego, że takich ośrodków jak nasz w Polsce nie jest mimo wszystko wiele. Wolontariat nie jest systemowo wspierany w naszym kraju. Trudno stworzyć dobre, atrakcyjne, ciekawe warunki do tego, aby ochotnicy, zwłaszcza młodzież, się angażowali. Trzeba mieć świadomość i my staramy się tę świadomość codziennie siebie wzmacniać i rozwijać i przekuwać na konkrety, że młodzież oczekuje poważnego, sensownego potraktowania jako wolontariusze. Zwłaszcza jeżeli myślimy o wolontariacie długodystansowym, a nie akcyjnym, jednorazowym, chwilowym. Więc żeby ta aktywność się pojawiła, nie tylko trzeba im zaproponować miejsce pracy, ale trzeba pomyśleć o cenie motywacyjnym, trzeba pomyśleć o też naturalnych potrzebach towarzyszącym wiekowi, o potrzebach integracji, spotkania się, poznania nowych ludzi, spędzenia miło czasu. To jeżeli i wsparcie na przykład psychologicznego, jeżeli jest takie konieczne w związku z realizowaną pracą. Jeżeli to jest zabezpieczone, a oprócz tego jest miejsce, gdzie oni mogą przyjść i po prostu napić się herbaty, zjeść ciastko, pogadać, pośmiać się i miło spędzić czas, to myślę, że przy tego typu warunkach, przy tego typu klimacie nigdy nie będzie problemu z wolontariuszami. Naprawdę w większości ludzi, zwłaszcza młodych, brzmi mnóstwo pozytywnego potencjału, dużo wrażliwości, dobra, natomiast trzeba to wydobyć na światło dzienne, proponując im określone warunki współpracy. Jeżeli to jest, to naprawdę jest łatwiej działać. Muszę powiedzieć, że podziękować panu za to, co pan powiedział, bo jak się tu spotykam z organizacjami, które często narzekają na brak zainteresowania, to właśnie brakuje tego spojrzenia, że zapominają o tym, żeby też zadbać o tego wolontariusza, który do nich przychodzi. I niestety często słyszę takie zdania, no przyszedłem, zrobiłem parę rzeczy, ale nikt nie wie, co ze mną zrobić. No i ma takie poczucie, że traci czas, mimo że chciał go oddać, żeby był dobrze spożytkowany. No i przynajmniej tu w Krakowie często się zdarza, że organizacje tak naprawdę nie mają pomysłu na to, co ten wolontariusz ma robić. Ja już wprost nieraz pytam, czy rzeczywiście chcą mieć wolontariuszy, bo promowanie, żeby się gdzieś zgłaszać, a później ten człowiek, który pójdzie i straci czas, to jest chyba najgorsza rzecz, którą można zrobić. Więc poważne podejście, bez względu na to, czy mówimy o wolontariuszu seniorze, czy właśnie dziecku z szkoły podstawowej, to jest miód na moje uszy. Tak bym to ładnie ujęła. Na pewno każda organizacja, która myśli o wsparciu wolontariuszy, musi do tego mądrze przygotować się, przygotować i stworzyć odpowiednie warunki. To też jest pewien wysiłek, który trzeba podjąć, chociażby decydując osobę, która się tym wolontariuszem zajmie, poświęci mu uwagę, swój czas, pokaże to leży w jego kompetencjach, obowiązkach, ale też później będzie pomocna w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności, wyzwań, no, które rzeczywiście się pojawią, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych, którzy dopiero zdobywają doświadczenie, których efektywność pracy dopiero się tak naprawdę będzie klarować poprzez wykonywanie określonych obowiązków. Więc to jest duże wyzwanie. Ja nie chciałbym bronić organizacji, natomiast patrząc tak bardziej socjologicznie na ten problem, który pani dotknęła, no to trzeba powiedzieć, że organizacje pozarządowe w Polsce są bardzo słabe. Jest niewielkie grono organizacji, które jako tako sobie radzą, natomiast no, ten trzeci sektor jest jeszcze mocno w powijakach i myślę, że często ten brak profesjonalizmu, brak pracowników, brak lokalu, permanentny niedoczas
powodują, że są trudności także na linii współpracy z wolontariuszami. No i ten potencjał, ta iskra aktywności, o której pani wspomina, czasami się faktycznie gubi. Natomiast to jest ten wolontariat, wykorzystanie wolontariatu to jest rzecz, której wzajemnie się musimy uczyć. A z jednej strony wolontariusze ochotnicy podchodzą do tego poważnie, że jakiegoś zobowiązania podejmują, no to musi być konsekwentne, jeżeli ma coś sensownego z tego wyniknąć. Organizacje, że to wymaga też uwagi, czasu i nakładów niestety finansowych niejednokrotnie. No a z kolei nasze szanowne państwo też musi się pochylić nad tematem wolontariatu i zastanowić, jak to systemowo wspierać. Bo póki co tego systemowego, całego wsparcia na horyzoncie niestety nie widać. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, bo potrzeby są rzeczywiście ogromne. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Ja jeszcze bym chciała porozmawiać o innych działaniach, o innych obszarach, w których działacie, bo na pewno nie sposób powiedzieć o wszystkim. Niesamowita ilość projektów i działań, które podejmujecie, przynajmniej to, co widziałam na stronie, na stronie facebookowej, robi wrażenie i cieszy. I zwróciłam uwagę na taką profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci. No, od 2004 roku prowadzimy taką socjalistyczną placówkę, która się nazywa niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Tęcza w Nowym Sączu. To też wyrosło z potrzeby, po pierwsze, udzielenia wsparcia psychologicznego naszym podopiecznym, później wsparcia psychologicznego wolontariuszom, którzy pracowali chociażby w programie Starszy Brat, Starsza Siostra, opiekując się młodszymi dziećmi. A wreszcie też wynikała z niedostępności albo niewystarczającej dostępności do systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tylko publicznego. No i tak powstała poradnia Tęcza, działa do dzisiaj, to jest zespół specjalistów, psychologów, terapeutów, neurologopedy, pedagoga, terapeuty, biofeedback, którzy ze sobą współdziałają, prowadzimy diagnozy, terapię, jesteśmy też jedną z nielicznych placówek, a w Nowym Sączu jedyną, która ma uprawnienia wydawania opinii dla szkół. Działa ta poradnia swoim życiem. Nie jest to może jakaś olbrzymia instytucja placówka, natomiast jest to bardzo kameralne miejsce, gdzie stawiamy na dobrą relację, na profesjonalnych pracowników. No i korzysta z oferty poradni, korzystając z oferty poradni zarówno dzieci, jak i dorośli. No i to nas cieszy. A jeszcze takie pytanie. Ile osób tworzy samo stowarzyszenie? Ile jest członków? Członków mamy 18 osób, mamy żon tak naprawdę pchający, można to tak powiedzieć, taka lokomotywa stowarzyszenia to zarząd i osoby, które pracują u nas w stowarzyszeniu. No mamy to szczęście, że po 17 latach udało nam się pracować już stanowiska pracy i zatrudnić konieczną do takiego profesjonalnego działania kadrę. W tej chwili u nas pracuje 6 osób na stałe, to są współpracownicy, którzy uczestniczą w większości realizowanych projektów, odpowiadają za całą logistykę, infrastrukturę, papierologię i biurokrację, która temu niestety zawsze musi towarzyszyć. Natomiast posiłkujemy się kilkudziesięcioma współpracownikami, którzy się pojawiają do określonych działań, są dopraszani do konkretnych inicjatyw, zwykle w ramach realizowanych projektów. No i dużą siłą, tak wspomniałem na początku, są wolontariusze. To jest cenna grupa, bez której naprawdę wiele akcji, zwłaszcza dotyczących zbiórek, funduszy, dotyczących animacji, dotyczących różnego rodzaju eventów, wydarzeń, no to nie byłoby możliwe do obsłużenia naszymi zasobami ludzkimi. To jest duża życzliwość, z którą się spotykamy. Natomiast wbrew pozorom nie jest nas dużo. No to ma swoje plusy i minusy. Po pierwsze, niewątpliwym plusem jest to, że jesteśmy bardzo zżyci i zaangażowani w to, co robimy. Natomiast minusem jest to, że całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że jest to ilość aktywności czy obowiązków, które z tego wynikają, czasami bardzo obciążająca. To się odbija później na różnych sferach. Też by czasu poświęconego rodzinom naszym. Niemniej jednak
bardzo nas cieszy to, co robimy. Cieszymy się, że sami możemy tę rzeczywistość kreować. To jest naprawdę bardzo ciekawe życiowe doświadczenie. Ono nas na tyle zaangażowało i porwało, że większość osób, które w tej chwili tworzą etatowo stowarzyszenie, postanowiło zwolnić się z swoich podstawowych miejsc pracy i związało swoją aktywność zawodową łącznie z stowarzyszeniem. Oczywiście to się wiąże z jednej strony tym właśnie, z tym, że robimy to, co lubimy, ale z drugiej strony jest to duża niepewność, chociaż finansowa, no ale jakoś coś poradzimy. Wierzę, że kiedyś w końcu będzie jakaś większa stabilizacja dla sektora trzeciego w Polsce, ale to jest temat, o którym byśmy mogli dodatkową godzinę rozmawiać. Widziałam, że prowadzicie też zbiórki dla różnych osób, na przykład na operacje. Jak stać się waszym podopiecznym? Trzeba być przede wszystkim w potrzebie, określonej potrzebie życiowej związanej z wyzwaniem zdrowotnym. To może być choroba przewlekła, to może być efekt jakiegoś wypadku, to może być niepełnosprawność. Naszymi podopiecznymi są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Realizujemy tę pomoc w ramach programu Na Ratunek, bo idea programu jest taka, żeby pomagać i wspierać, rozwiązywać konkretny problem, potrzebę. No i zgodnie z tą ideą staramy się gromadzić i zbierać fundusze na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Ktokolwiek spotkał się osobiście albo w rodzinie, wśród znajomych z jakimś poważnym problemem zdrowotnym, zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie koszty to generuje i bardzo często te koszty nie są do udźwignięcia dla przeciętnego Kowalskiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o rehabilitacji, bo ta nieodpłatna rehabilitacja w naszym kraju prawie że nie funkcjonuje. Tutaj jest pewna dziura w systemie opieki zdrowotnej, społecznej, którą staramy się w ten sposób wypełnić. W tej chwili mamy to kilkadziesiąt osób, które otaczamy swoją opieką. Prowadzimy tutaj subkonta, jest możliwość też gromadzenia 1% podatku. Cała przygoda z programem Na Ratunek zaczęła się od spotkania z rodzicami kilkumiesięcznej Emilki, którzy zwrócili do nas taką prośbą, apelem o wsparcie i pomoc w gromadzeniu funduszy na zagraniczną operację. Nigdy nie chcieliśmy być kojarzeni ze zbieraniem pieniędzy, puszkami, tego typu akcjami, no ale nie mogliśmy odmówić, no i bardzo szybko okazało się, że wiele osób wsparło tamtą pierwszą zbiórkę. No i tak jest do dziś, mnóstwo darczyńców, życzliwych osób, które przekazują kawałek swoich możliwości finansowych z przeznaczeniem na leczenie czy rehabilitacją. Wszystkie te środki, które w formie darowizn, wkład na konto czy zbiórek publicznych są przekazywane przez darczyńców, są przeznaczane na leczenie, rehabilitację naszych podopiecznych. No i tutaj mogę też chyba powiedzieć, bo jest to rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, że do tej pory przez te kilka lat realizacji programu ponad 5 milionów złotych udało się zebrać i przeznaczyć na leczenie, rehabilitację, a czasami na uratowane życie. To są dziesiątki tysięcy darczyńców. To jest mrówcza praca tutaj naszego zespołu, który to też w formie wolontariatu realizuje. No ale jest to wielka radość, kiedy się widzi uratowane dziecko, kiedy się ma możliwość zobaczenia kogoś, kto chodzi, a wcześniej nie chodził. To są bardzo takie poruszające historie. No i każdy tutaj może pomóc, bo nie chodzi o, myślę, to z doświadczenia też mogę powiedzieć, nie chodzi o wielkość i spektakularność tych darowizn, a chodzi o powszechność. Siła tak naprawdę tego programu leży w olbrzymiej ilości osób, które go wspierają. No i za to im chwała i za to bardzo dziękujemy. W ostatniej części rozmowy dowiemy się m.in. o tym, jak się pracuje w Nowym Sączu. Jest to temat, który chciałabym w tym roku zgłębić, to znaczy jak się pracuje poza dużym miastem, takim jak na przykład Kraków. I pan Marcin troszkę przybliżył mi tę sprawę. Chciałam spytać
o to, jak się pracuje w Nowym Sączu, bo ja mam perspektywę i nasi słuchacze głównie krakowską, bo najczęściej jednak rozmawiamy z organizacjami krakowskimi. W Krakowie jest dużo organizacji, jest tu pewna specyfika działania. A jak się w Nowym Sączu pracuje? Jak przyjmują wasze działania mieszkańcy? Czy są przychylni, czy wspierają? Jak to wygląda? Bycie w dużym mieście jak Kraków, czy funkcjonowanie na prowincji jak Nowy Sącz ma swoje zawsze zalety, jak to mówi klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. My tego też doświadczamy w codzienności. Naszym niewątpliwie dużym wyzwaniem jest trudność w dostępie do wyspecjalizowanych kadr. Czasami potrzebujemy wsparcia specjalistów z danego obszaru. Na przykład teraz poszukujemy socjologa, który chciałby nam przygotować pewną diagnozę społeczną, czy grafika komputerowego. O takich specjalistów na prowincji jest trudno. Takie osoby zwykle funkcjonują w dużych ośrodkach, ale plusem jest to, że można na przykład internetowo, zaocznie pewne prace wykonywać. Natomiast bycie taką organizacją w Nowym Sączu no, ma też swoje walory. Takim istotnym walorem jest to, że mamy tutaj dużą chyba już rozpoznawalność i zbudowaną markę, no bo siłą rzeczy takiej organizacji chociażby statystycznie jest mniej niż w dużym mieście. Natomiast z kolei, jeżeli trzeba współpracy takiej biznesowej, współpracy z sektorem prywatnym, no to często nasze myślenie jest skierowane w stronę dużego ośrodka Krakowa, no bo tam te możliwości, chociażby z tytułu lokalizacji różnych podmiotów, są zdecydowanie większe. Więc powiem, że chyba sztuką jest takie wstąpanie po tej linii rozciągniętej między Sączem a Krakowem. Siłą rzeczy jesteśmy dosyć częstymi gośćmi w Krakowie, bo współpracujemy też z krakowskimi różnymi organizacjami przy realizacji różnych projektów, przedsięwzięć, ale też staramy się tutaj do Nowego Sącza zapraszać i w Nowym Sączu różne wydarzenia realizować, które z kolei też przyciągają osoby z zewnątrz. Cieszymy się, że to tylko 100 kilometrów, które nas dzieli, a nie aż 100 kilometrów. To prawda. To gdzie was szukać w Nowym Sączu i co w najbliższym czasie planujecie, jeśli chciałby ktoś was odwiedzić? Znaleźć nas można w centrum, w ścisłym centrum Nowego Sącza. Z rynku do nas jest dosłownie 2 minuty na nogach, przy placu Kolegiatkim, ulica Zakościelna 3. To jest miejsce, gdzie wisi szyld z tytułem Korda. Można powrót do naszej kamienicy, do biura tutaj zaglądnąć. Zapraszamy obecnie do 18 od weekendu. Natomiast nasze plany są bardzo różne. Cieszymy się tym, co możemy robić. Na pewno chcemy rozwijać cały czas wolontariat. To jest rzecz coraz bliska naszemu sercu. W tej chwili też marzy nam się na przykład nowy serwis internetowy. To jest takie marzenie, które chcemy w nieodległej rzeczywistości w najbliższych miesięcy zrealizować. Mam niestety bardzo mało atrakcyjny i przestarzały system, chociażby system przekazywania darowizn nam się marzy poprzez płatność elektroniczną. W tej chwili rozglądamy się za wykonawcą, który zechciałby nas pomóc i zaangażować się w tego typu przedsięwzięcie, traktując też nas jako organizację pozarządową, a nie podmiot komercyjny, no, wolnorynkową, pełną stawkę w stanie zapłacić za tego typu usługę. No i co? No, myślimy też o pewnych przedsięwzięciach związanych z przyszłym rokiem. Kto choć trochę zna specyfikę organizacji pozarządowych, ten ma świadomość, jak wygląda koniec roku. To jest czas intensywnej sprawozdawczości, zamykania projektów, rozliczania ich, ale też pisania nowych i walki w konkursach o finansowanie. No bo niestety taka jest rzeczywistość, że nie mamy żadnego źródła finansowania stałego. To jest ciągła walka w konkursach o zdobywanie funduszy na realizację tych pomysłów, które chcielibyśmy wdrażać. Natomiast chcielibyśmy utrzymać to, co mamy i myślimy też o nowych obszarach. Ale czy się to uda, no, zależy to od wielu czynników, przede wszystkim życzliwości i zaangażowania też osób, które ewentualnie poprosimy o wsparcie. To było nasze pierwsze spotkanie, mam nadzieję, z cyklu spotkań z organizacjami spoza miasta Krakowa.
To było Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sączu. Zachęcam Was serdecznie do poznania tego stowarzyszenia, do odwiedzenia czy do zaangażowania się, jeśli jesteście z tamtych okolic. Rozmawiał ze mną prezes zarządu Marcin Kałużny, a towarzyszy nam zespół Hot Fiction. Na koniec usłyszymy utwór Broken in a Good Way. Dziękuję za Waszą uwagę. Była z Wami Agnieszka Tobiasiewicz. Słyszymy się za tydzień.